Jeszcze nie wygląda jak kąpielisko, ale powoli w miejscu starej fali wyrasta nowa. Na efekt końcowej inwestycji w Parku Śląskim trzeba jeszcze poczekać. Jednak już teraz wiadomo, że na kąpielisko goście parku dojadą meleksami. Łukasz Kądziołka. Na razie trudno wyobrazić sobie tutaj kąpielisko, ale niektórzy to potrafią. Po prawej stronie mamy pierwszą nieckę wodnego placu zabaw z zamkiem dla dzieci. Dalej mamy jeden z większych basenów, to jest basen rekreacyjny. Na terenie fali w Parku Śląskim pojawi się dużo nowości, ale również nawiązania do historii, ponieważ nie zabraknie zbiornika z efektem falowania i charakterystycznej wieży. Jednak trudno będzie porównać nową falę do tej starej. Tak będzie wyglądać, a tak wyglądała w przeszłości. Prace trwają tu od marca, a z ziemi powoli wyłaniają się błyszczące konstrukcje niecek basenowych. Najwięcej zajmie na pewno technologia basenowa, bo tych basenów tutaj będzie 5. Od sierpnia montujemy blachy nierdzewne, które będą stanowiły okładziny pod te właśnie niecki basenowe. I w międzyczasie też prowadzimy orurowanie. Choć do zakończenia inwestycji został jeszcze niecały rok, to Park Śląski przygotowuje się już do uruchomienia nowego kąpieliska. Specjalne pojazdy mają umożliwić dojazd do tej i innych atrakcji. Planujemy kupić 2 duże meleksy wieloosobowe do transportu około 20-25 osób, które będą przewozić gości po najważniejszych atrakcjach Parku Śląskiego i oczywiście zahaczając w sezonie o falę. W ogłoszonym przetargu wpłynęło 5 ofert. Jeśli uda się wybrać jedną z nich, to już na otwarciu fali, które nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu przyszłego roku, elektryczny transport będzie woził gości.